Ja się nazywam Tomek Kretschmar. Przypuszczalnie może nawet mnie znacie. Przez 10 lat zajmowałem się grami fabularnymi, klasycznymi w wydawnictwie MAG. Wydawaliśmy Magię i Miecz. Zajmowałem się też wydaniem polskiego Wiedźmina, gry fabularnej. Nazywaliśmy ją Gra Wyobraźni, to tak było parę lat temu. Później miałem do czynienia z trzecią edycją D&D, którą przekładałem na język polski. Potem siedziałem 10 lat w Hyperze, gdzie z kolei zajmowałem się tym, żeby pokazać gry wideo i przybliżyć je światu. Z kolei z Hypera pewnie lepiej znacie Tadeusza i Miłosza, czyli Review Territory. Teraz aktualnie, poza tym, że zajmuję się Game Industry Trends, taką konferencją business to business, tak zwaną, piszę różne rzeczy, tworzę gry, nazwijmy to biznesowe, czy grywalizacje. O mnie możecie przeczytać na nerdika.pl, to taka moja strona vintage, także się nie przestraszcie, jak ona wygląda, ale jest. Dobrze, czym są gry? Ja myślę, że znacie mnóstwo definicji i zdajecie sobie z tego sprawę, że one nie są proste. Ja sobie sięgnąłem po definicję z Wikipedii, w której, jak wszyscy wiemy, jest mnóstwo błędów. Ale skupmy się na jednym z nich. Zakładam, że wy będziecie sobie czytali te slajdy, ja nie będę tego na głos czytał, bo to nie ma sensu, wy możecie to sobie wziąć i sami na spokojnie. Wy rozdajecie później te prezentacje, jakoś udostępniacie? Tak, bo to będzie prościej, tam jest dużo tekstu, nie ma sensu, żebym ja to powtarzał. Właśnie, czym są gry? Gra to jest czynność o ustalonych zasadach, bierze kilka osób i od innych rozrywek. Szanowni Państwo, czy szanowni Wy, inne rozrywki. To jest dla mnie pewien kłopot, ponieważ ja wychodzę z założenia, że gry w moim rozumieniu są nie tylko rozrywką. Oczywiście mnóstwo jest gier rozrywkowych, ale gry przekazują mnóstwo wiedzy, informacji i robią to od wielu, wielu lat. I o tym właśnie jest moja prezentacja. W 70 roku wyszła książka pana Clarka Apta, która się nazywała Serious Games. I w tej książce została tak naprawdę zdefiniowane zostało pojęcie gier na poważnie. Ręka do góry, kto wie, co to są Serious Games? Okej. Z trzy osoby. To dla wyjaśnienia, to są takie gry, w których poprzez mechanizmy znane nam z klasycznych różnych gier, czy fabularnych, czy komputerowych, czy wideo, przekazywana jest wiedza, informacje, na przykład nauka działania pielęgniarki. Co ona ma zrobić, kiedy trafia na taki przypadek? Do tego czasem są w przypadku właśnie takich medycznych specjalne manekiny dołączane i tak dalej. Są też gry oczywiście biznesowe, które uczą zachowań, nazwijmy to, ekonomicznych. Niemniej w roku 70 pan Clark Apt stwierdził, że to jest coś zupełnie nowego. Nie było nigdy, nikt nie myślał o tym, że gry to jest takie narzędzie, które może przekazywać wiedzę. Zwykle tą wiedzę się przekazywało z książek czy z czegoś takiego. Ale to już było. Tu są takie dwa cytaty, które wybrałem sobie z, nazwijmy to, poważniejszych dzieł. Jedno jest poważniejszym dziełem polskim, a drugie jest poważniejszym dziełem Chrisa Crawforda, którego pewnie parę osób kojarzy. To taki znany przed laty twórca gier. I tu mamy informację, że gry wykorzystane do celów dydaktycznych już w starożytności i są najstarszym tradycyjnym uświęconym mechanizmem nauczania. Jak się tak głębiej zastanowić, pomyślcie sobie tych australopiteków i tym podobnych ludzi pierwotnych, w jaki sposób oni mogli się uczyć polowania, łucznictwa, walki, tego rodzaju atrakcji. No oczywiście w ten sposób, że się bawili. Bawili się w, na przykład w chowanego, nazwijmy to tak, prawdopodobnie to była inna zabawa, ale dzięki temu chowanemu udawało im się nauczyć na przykład podchodzić zwierzynę. To była po trochu zabawa, a po trochu nauka. Oczywiście nie są to takie gry w rozumieniu, jakie my w tej chwili mamy, niemniej były to gry. Stąd pierwsza moja wątpliwość a propos definicji. Raz jeszcze, to już było.
gry już od dawna odtwarzają często społeczne i naturalne warunki życia człowieka. Co więcej, są mechanizmem do przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie, co jest w naszym świecie gier wideo, w którym troszeczkę się zamknęliśmy, może być trochę niepojęte, bo my rzadko kiedy sięgamy do tych gier wideo sprzed 20-30 lat, chyba że dla jakichś celów rozrywkowych, w innym rozumieniu niż rozrywka. Niemniej gry odtwarzają, przekazują i też znowu wracając do tego, można się zastanowić na przykład nad szachami. To jest taka klasyczna gra, którą wszyscy zapewne macie w pamięci, wiecie jakie są zasady, ale ręka do góry, kto wie, gdzie powstały szachy i jakie były pierwsze założenia, jaka była największa zmiana w historii szachów. A to co szachy miały odtwarzać? No pole bitwy, dokładnie. Taka była teoria, że to jest gra strategiczna, umysłowa, logiczna, przekazująca umiejętności strategiczne. Gry taflowe, bo to szachy to jest taki przykład, gry taflowe to jest wymysł Wikingów, który prawdopodobnie ma około 2000 lat, no ale fragmenty tutaj zaznaczyłem, fragmenty znaleziono w roku 400. Czym się gry taflowe różniły od gier, od szachów, które my rozumiemy, które są przez nas najbardziej znaną grą taką planszową sprzed wieków? Zupełnie były dwa różne typy stron. Znaczy jedna strona miała dużo pionków o tych samych możliwościach, a druga miała jednego wyróżnionego, kto takiego króla, i kilka pomniejszych. I zabawa polegała na tym, żeby albo tego króla osaczyć, albo żeby go zabezpieczyć. Zupełnie inne zasady niż w szachach, dwie nierównoważne strony, prawda? Zupełnie dwie różne taktyki i strategie grania. I co jest najważniejsze z perspektywy tych mojej zabawy w to, że gry uczyły, była to umiejętność gry w Hneffentafl, czyli tę najbardziej rozpowszechnioną grę taflową, była wymagana dla dorosłego wikinga. A ja widzę, że tutaj wikinga sobie uciąłem na dole. Dla dorosłego wikinga. Innymi słowy, przekazywanie wiedzy poprzez gry, tak sobie wyobrażałem, że ten taki wiking w stylu stoika trochę, jak ktoś oglądał, jak wytresować smoka i on zamiast tego swojego syna uczyć walczyć ze smokami, to on go sadza, graj w te gry taflowe, bo ty masz być dorosłym, dobrym wikingiem. Tak sobie pomyślałem, że to taka jest dobra ta. Tu jest taka ciekawostka, ta gra taflowa była wykorzystana do tego, żeby w służbie sztucznej inteligencji, jak to ładnie napisałem. Nie znamy zasad tak naprawdę tej gry. Nie zachowały się żadne zapisane. Są jakieś informacje, które w XVIII-XIX wieku, niejaki w XIX wieku bodajże, niejaki Karol Linneusz zbierał, ale gra istniała już dużo, dużo wcześniej. W związku z czym był sobie taki informatyk, który stwierdził, sprawdźmy, czy da się stworzyć, czy da się wynaleźć zasady najbardziej zrównoważone dla tej gry. No bo dwie strony, które są totalnie nierównoważne, to jest bardzo trudne do tego, to jak gracie w RTS-y, to na pewno wiecie, że jak są ci zergowie i ludzie, to oni muszą jakoś móc ze sobą walczyć, muszą być te strony zrównoważone. A tutaj właśnie było poszukiwanie tego zrównoważenia i w ten sposób był pierwszy poważny test algorytmów uczących się, podobno. Dobrze, to teraz inna gra. Mancala, ręka do góry, kto zna Mancalę? Była, tak, no nie tylko na komórkach. No właśnie, to jest ciekawostka, bo Mancala to jest bardzo stara gra. Prawdopodobnie nawet ma 2000 lat, może więcej. I jest to gra, która jest wciąż w obrocie, że tak powiem. Wciąż są turnieje tej gry. Wciąż w różnych krajach, jeszcze też jest ważne, że ona się rozpowszechniła po prawie całej Europie, po Azji, prawdopodobnie też była w Ameryce, choć nie wiadomo do końca, czy trafiła tam z kolonistami, czy była wcześniej. Niemniej jest to gra, która
uczy matematyki na bardzo artymetyki tak naprawdę, na bardzo podstawowych zasadach. I znów, w Afryce mamy te małe, to takie moje wyobrażenia są. Mam nadzieję, że nie będę was obrażał, ale wyobrażam sobie tych małych Etiopczyków, którzy przesypywali te ziarna z miejsca na miejsce i uczyli się w ten sposób podstawowych informacji arytmetycznych, które są potrzebne w życiu, powiedzmy sobie uczciwie. Jest to stanowczo lepsze niż kucie tabliczki mnożenia, powiedzmy sobie uczciwie. Czy nie? Czy wy wolicie kuć tabliczkę mnożenia? Tu jest ściana tekstu, czyli skrót zasad Mankali, to proponuję, żebyście sobie ewentualnie przeczytali. W dużym uproszczeniu chodzi o to, żeby przekładać sobie ziarenka z dołku do dołku i to też jest ważne, że to jest gra, którą łatwo się gra, łatwo zrobić planszę, tak naprawdę możemy sobie narysować kółeczka, kamyczki, nie potrzebujemy bardziej skomplikowanych narzędzi, żeby w tą grę zagrać, co też ułatwia przekazywanie wiedzy. Rytmomachia to jeden z moich ulubionych przykładów gier uczących. To też znowu, to w większości tych gier nie jesteśmy w stanie wskazać, kiedy się one pojawiły, kiedy jak gdyby pierwszy twórca wymyślił, o, to będzie ta gra. Więc tutaj wiadomo, starożytna Grecja, Bizancjum, pojawiała się też, uznawano Pitagorasa i Boecjusza, ręka do góry, kto wie, kto to był. Pitagoras to pewnie każdy, a Boecjusz. Dobrze, to taki mądry człowiek sprzed wieków. To Rytmomachia to jest matematyczno-strategiczna gra. Matematyczno-strategiczna, jak widzicie, plansza trochę przypomina planszę do szachów. Są na niej takie dziwne figury. Jedna jest taka piramidka, to na białym polu, w lewym dolnym rogu, dwa pola w górę. Co więcej, możecie się przyjrzeć, są różne liczby, prawda, na tych różnych wzorach. Gra polegała na tym, że trzeba było bić na różne sposoby pionki przeciwnika, czy tam figury przeciwnika. Żeby to zrobić, trzeba było zachować różne zasady. Na przykład pionek poruszał się o tyle pól, o ile było napisane na nim, a jednocześnie, żeby zbić przeciwnika, to musiał liczba na nim, liczba zamieszczona na nim musiała być na przykład dwukrotną większością liczby piona, który zbija. Jest to mniej więcej jasne? Czyli innymi, jeszcze do tego było dołożone to, że troszeczkę zależało, w zależności od zasad, bo też ich było kilka, kwadraty na przykład inaczej biły trójkąty, inaczej biły koła i tak dalej. W związku z czym, pytanie. Tak? Nie każda figura się tak samo poruszała o liczbę pól. To też trzeba pamiętać, że były różne figury, różne plansze i tak dalej. Także to ja w dużym uproszczeniu to powiedziałem co i jak, ale dobre pytanie i punkty za spostrzegawczość. Tą pomysłodawcą tej gry najprawdopodobniej był mnich Asilo, który wspomnianego rzymskiego filozofa Boecjusza matematyczne założenia w ten sposób uczył. Testowali grę uczniowie poważnych uniwersytetów francuskiego Liège po to, żeby opanować działania arytmetyczne. Pamiętajcie, że te paręset lat temu nie każdy miał komórkę i nie każdy kalkulatorem mógł sobie policzyć, tylko naprawdę umiejętność liczenia była jedną z podstawowych, żeby być, nie wiem, tam kupcem, no nie tylko kupcem, każdy musiał umieć liczyć, żeby go ktoś nie oszukał, więc średniowieczny filozof zachęcał uczniów do grania. Co ciekawe, gra później została zapomniana, niedawno została odtworzona i można w jakiejś jej wersji pograć na komórkach na przykład. Także tu jest znowu pole tekstu, w którym możecie sobie w wolnym czasie przeczytać, to jest jakaś wersja Rytmomachii. Też były różne reguły zwyciężania, co też wpływało na to, że każda gra mogła być inna, co jest porównywalne trochę do tego, co się teraz, nie wiem, w RTS-ach na przykład dzieje. Bo szachy to niektórzy twierdzą, że jak siada dwóch prawdziwych szachistów, to one za każdym razem wyglądają podobnie, bo każdy ma jakieś tam opracowane ruchy. A tutaj za każdym razem można było to troszeczkę zmienić.
Teraz rozwinięcie rytmomachii. Rytmomachia to była gra filozofów. Zresztą ona się pojawiła w utopii, takiej pierwszej utopijnej powieści niejakiego Mura, jako taka gra, którą w przyszłości będą ludzie grali ze względu na to, że ona nie będzie głupia. Tak żeby nie było. Dobrze. Rozwinięcie rytmomachii. To była plansza 52 żołnierzy i zasady próbowały odwzorować rzeczywistą walkę. Oparte to było jeszcze na matematycznych fundamentach. Ci żołnierze mieli różne figury geometryczne, dzięki czemu wiadomo było, że są różne możliwości. I tą grę uważa się za prekursora gier wojennych, czyli tak zwanych Kriegsspiel. Kto kojarzy nazwę Kriegsspiel? Zaczęło się tak, ja bardzo lubię takie ciekawostki historyczne. XVIII wiek, Marcin Helwig, bodajże mieszkający w Breslau, czyli teraźniejszym Wrocławiu, przygotował grę, opierając się na wspomnianych zasadach geometryczno-matematycznych, która miała być rozrywką dla młodych paziów i przekazująca podstawową wiedzę wojskową. I on wprowadził nowinki, które my teraz znamy w wielu grach strategicznych czy planszowych i w początkowych grach komputerowych, czyli różnokolorowa plansza, figurki, które reprezentują całe jednostki, poruszają się w różnym tempie. I ten produkt stał się tak naprawdę, stworzył podwaliny do nauki strategii. Ponieważ pruscy oficerowie później zaczęli się szkolić na zasadzie tych właśnie Kriegsspiels, które tak naprawdę, uwaga, stworzył pan von Reiswitz i jego syn. Co jest ciekawe, było to poważne narzędzie militarne, nawet zostało przez, jeśli się nie mylę, Francuzów, zakazane szkolenie oficerów przy użyciu tych gier, ponieważ oficerowie byli za dobrzy, w związku z czym chcieli podpisać taki pakt, żeby nikt w Europie nie używał tych gier do nauczania się. Żeby nie było wątpliwości. Także pruscy oficerowie naprawdę nieźle się na tym szkolili, ponieważ nastąpił moment, w którym te plansze takie całkowicie bezosobowe, tak nazwijmy, zostały przenoszone do tego świata gier faktyczne miejsca, w których mogły toczyć się walki. Czyli były góry, wody, woda i tak dalej, w związku z czym faktycznie przetestowanie starcia w taki sposób dawało dużo wiedzy. No tak, ale to znowu, to już mieliśmy. W pierwszym wieku rzymscy legioniści w podobny sposób się tak naprawdę może nie szkolili, tylko przedstawiali pole bitwy, czyli dowódca na przykład oglądał w trakcie bitwy, co się dzieje, no a tam sobie z boku i decydował, co zrobić. Co więcej, my oczywiście w tej chwili mamy to jeszcze bardziej zaawansowane. Jest polski projekt, to tutaj wymieniłem amerykańskiego, bo jest oczywiście bardziej znany, ale jest też polski produkt, bodajże IRIS, on się nazywa, czy IRYŚ, czy coś takiego. Czyli założona gra komputerowa, czy gra wideo, która wykorzystuje znaną nam mechanikę, ale także przeróżne bodźce ruchowe, dźwiękowe, dzięki którym my się weźmiemy i będziemy, czy my, żołnierz będzie się szkolił. Co więcej, te gry wojenne zostały przeniesione, te koncepcje gier wojennych zostały przeniesione do przekazywania wiedzy z ekonomii i nauk społecznych, o czym będzie za chwilę. Teraz będzie kolejna ściana tekstu, bo troszeczkę zmieniamy tematykę. W XVIII wieku było troszeczkę tak jak teraz, na przełomie XVII-XVIII wieku, to znaczy dzieci miały się uczyć. Nie miały się bawić, tylko miały się uczyć, pomagać rodzicom. I twórcy gier, którzy chcieli trochę zarabiać, stwierdzali, no to jaki sposób my mamy te gry sprzedawać, jaki sposób przekonać rodziców. Powiedzmy, że robimy gry edukacyjne. Niech się one dobrze sprzedają. Podobnie jak z tymi komputerami na przykład, czy tam tabletami, że nie tylko będę grał, ale będę się też uczył, to tak podobno dzieci tłumaczą.
No jest taki przykład gry z 1791 roku, która wykorzystywała mechanikę innej gry, ale to mniejsza o większość, której założenia były takie, że rzucamy kostkami, troszeczkę tak jak w klasycznym grzybobraniu. Rzucamy kostkami, przesuwamy pionki. Na pionkach trafiają, w różnych miejscach te pionki trafiają na pola, na których są liczby albo są informacje. I z tych informacji było na przykład przemnóż przez siebie dwie kostki, wyniki na dwóch kostkach. Albo zajrzyj do tabeli A, rzuć kostką i wyciągnij pierwiastek. Tutaj widać z boku właśnie są takie tabele. W związku z czym była to gra, która polegała na tym, że rzucało się kostkami, tudzież kręciło takim bączkiem, bo to jeszcze trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy za kostkami nie przepadano, bo był hazard. Hazard kojarzył się z kostkami, więc robili takie bączki. No i oczywiście trzeba było czytać, liczyć. Tu są zasady gry w gęś, które możecie sobie spokojnie przeczytać przy innej okazji. One są oczywiście dostępne też w internecie. Ale tu jest, chciałem przeczytać jeden cytat, bo to były gry, które tak naprawdę ich było mnóstwo. One były banalnie proste, tylko za każdym razem były oblekane w trochę inną fabułę. I na przykład były gry geograficzne, astrologiczne i tak dalej, i one miały takie bardzo rozbudowane zasady. Komu zaś w Rzymie na polu 48 zdarzy się stanąć, by ucałować palec nogi papieskiej, ten winien zostać ukarany za swe nieokiełznanie na pole czwarte zesłaniem, na zimną wyspę Islandią zwaną, gdzie trzy tury utraci. Przy okazji była informacja historyczna, że w Rzymie mamy też papieża, że ludzie całują go w nogę i że w zasadzie to trzeba przed papieżem troszeczkę ten i że jest zimna wyspa, która jest Islandią. Gra w gęś to jest gra, która najprawdopodobniej powstała w XVI wieku. Pierwszy egzemplarz taki, nazwijmy, edukacyjny powstał w 1759 roku i to była wędrówka po Europie. I to mniej więcej tak wyglądało jak tutaj z prawej strony. I co jest ciekawe, pojawiały się różne wersje, to o czym wspominałem. A, jeszcze właśnie taka ciekawostka, którą chciałem powiedzieć. Pan sprzedawał mapy. No i te mapy, wiadomo, że one się nie zmieniają za często. Trzeba jakoś wcisnąć ludziom kolejne mapy. W związku z czym stwierdził, nie róbmy map, tylko zróbmy gry, tylko przenieśmy te mapy do gier i wtedy będzie ok. Więc dlatego pierwsze gry były opisywały świat jak gdyby, czy wędrówkę po świecie. Dwie ciekawostki, była wersja włoska, która pokazywała historię świata od Adama i Ewy aż po zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, czyli informacje historyczne. A druga ciekawostka, to jest początek XX wieku, w Lwowie powstała gra historyczna Piast, zabawa historyczna, podług Assaramota. I to z kolei była historia Polski od Lecha, Kraka i Popiela aż po Królestwo Kongresowe. Także też ciekawostka, że przekazywane informacje były w ten sposób. Tu jest kolejna ściana tekstu, bo tych gier w gęsi było w cholerę i ciut-ciut. Zasady w zasadzie były te same, czyli rzucało się kostkami, przesuwały się pionki, trafiało się na różne pola i na tych polach były informacje, które w jakiś sposób przekazywały wiedzę przyrodniczą, żeglarską, astronomiczną i tak dalej. Były też gry o moralności. W podobnej zasadzie jest taka słynna stara gra wywodząca się z Indii, która się nazywa Moksha Patam, bodajże tak się ją wymawia, która w Europie jest bardziej znana jako węże i drabiny. Oczywiście ręka do góry, kto tą grę zna? No, to była gra o moralności na początku. Zasady były proste, idziemy w górę, to czynimy dobro, idziemy w dół, to nie. I na podstawie tych założeń węży i drabiny powstały kolejne produkcje. Znów, dlaczego one powstawały? No bo ludzie stwierdzali, że dzieci muszą się uczyć, niech się uczą wartości chrześcijańskich. No to zróbmy taką grę i sprzedawajmy jako grę uczącą wartości chrześcijańskich. Później w Stanach zaczęły być popularne raczej wartości nie chrześcijańskie, tylko protestanckie jako takie.
I było mnóstwo gier od zera do milionera. Czyli to możecie się domyśleć, o co chodziło. Nie będę się brał i ten. Jedną z takich najsłynniejszych gier o podobnych korzeniach to jest Monopol. To pewnie wszyscy wiedzą, co to jest Monopol. Nie ma wśród nas osoby. A kto wie, że Monopol tak naprawdę był plagiatem? Tak, był plagiatem, jak się okazuje. Wcześniej pani jedna zrobiła grę, która w założeniu miała przekazywać informacje, podstawowe zasady mechanizmy ekonomiczne oraz informacje, dlaczego jak ktoś jest bogaty, to będzie coraz bardziej bogaty, a jak ktoś jest biedny, to będzie tylko coraz bardziej biedny. I ona sobie wymyśliła taką grę, grali w nią studenci. Jeden z tych studentów pokazał tą grę, bo ona nie została wyprodukowana, były ręcznie wykonane plansze. Jeden z tych studentów pokazał komuś tą planszę. Ten ktoś parę lat później zrobił Monopol. Kolejna ciekawostka. To jest gra karciana. Jakie znacie gry karciane? Magic the Gathering. No jeszcze jest brycz, nie? Poker i tak dalej. Ale zanim był Magic the Gathering i zanim w ogóle wpadli na pomysł zrobienia gry karcianej, która łączy ze sobą koncepcję kolekcjonerstwa z mechanizmami trochę RPG-owymi, była gra karciana, 20 kart, 4 rodziny i tak naprawdę była to gra trochę na zasadzie zapamiętywania. Znaczy pytałem sąsiada o to, czy ma taką kartę, jak ją dostawałem, to jest super. Teraz moje dziecko w podobny sposób jest w podstawówce uczone języków obcych. Znaczy karty są z na przykład nazwami jakichś przedmiotów, kolorów i tak dalej. Kolejna gra karciana na podobnej zasadzie. Ona stała się bardzo znana, ponieważ pojawiła się w książce Małe Kobietki. Ręka do góry, kto zna książkę Małe Kobietki. No parę osób zna. To była dosyć słynna powieść dla kobiet, tak to powiedzmy. I tu jest cytat, znalazłem nawet, zagrajmy w autorów, żeby odświeżyć sobie umysły. Innymi słowy, była to gra, którą nie kojarzono z pokerem, który wiązał się raczej z hazardem czy z podobnymi niecnymi igraszkami, tylko to była już taka gra, która stawiała wszystkich wyżej. 52 karty, portrety 13 pisarzy, ich 4 najsłynniejsze dzieła i po prostu trzeba było dobierać do siebie. I ta gra rozpełzła się w różne wersje, czyli autorzy dla dzieci, badacze, wynalazcy i tak dalej, i tak dalej. Okej. A to jest z kolei przykład, który szczerze powiedziawszy, jak go wynalazłem gdzieś, to byłem zszokowany, że w ogóle coś takiego powstało, bo to jest rodzaj z jednej strony gry edukacyjnej, bo przekazuje informacje o historii, ale z drugiej strony też taka niezła propaganda, rzekłbym. Gra, która się składała z 3 gier. Tutaj widać też taki wskaźnik do generowania losowości, bo kości oczywiście były źle kojarzone. Wydana na stulecie uchwalenia Deklaracji Niepodległości. To były 3 gry w jednej i było mnóstwo informacji historycznych, więc ale z drugiej strony były głównie informacje takie, jakie to Stany Zjednoczone są wspaniałe i że wcale tych Indian my żeśmy nie wyrżnęli. Ciekawostka z Polski, czytam informacja z Polski. Kto kojarzy Karola Borsuka? Może ktoś studiował matematykę. Było słynne twierdzenie o rozcinaniu Borsuka. Znaczy Borsuka o rozcinaniu, ale mniejsza o większość. Pan Karol Borsuk był znanym matematykiem, ale trafiło mu się to, że był w trakcie II wojny światowej tym matematykiem. Został wyrzucony z Uniwersytetu Warszawskiego i jakoś musiał zarabiać na życie. Był matematykiem całkiem niezłym, w związku z czym wymyślił sobie, że zrobi grę. Grę zrobi, ale ponieważ ta gra to nie było łatwe do zrobienia, bo to nie mogła być prosta gra, tylko coś nowego. Poza tym jemu się nudziło. Wiecie, jak ktoś jest matematykiem dobrym, to musi wymyśleć coś bardziej skomplikowanego niż prostego. Więc wymyślił sobie grę, która się nazywała Hodowla Zwierzątek. Ona była produkowana ręcznie, miała 20-ścienne kości z takimi wzorkami. Uczyła zasad wymiany dóbr,
problemy z rozbudowywaniem firmy, dążeniem do celu pomimo przeciwności losu. W trakcie II wojny światowej ona zyskała dużą popularność, bo pozwalała na dwie rzeczy. Jedną, rozwijać się intelektualnie, co w czasie II wojny światowej, powiedzmy sobie uczciwie, że łatwe nie było. Druga, zapomnieć o tym, że jest II wojna światowa, co również nie było łatwe. Gra była znana tylko w Warszawie i w ogóle mamy dużo szczęścia, że ona przetrwała do naszych czasów, bo jeden egzemplarz przeżył powstanie warszawskie, wywieziony gdzieś pod Warszawę. Także i powstała wersja Super Farmer w nowych grafikach. Gry quizowe. To jest prosta sprawa, ja tak naprawdę ciężko, znaczy z mojej perspektywy to nawet nie są gry. To jest taka zabawa w pytanie i odpowiedzi. Na tej zasadzie klasówka byłaby grą, bo to jest podobna gra wyboru, że tak powiem, szczególnie jak są klasówki testowe. No to podobnie, niemniej to są produkty, które istnieją gdzieś od XIX wieku. Wymieniłem i najsłynniejsza, czyli Trivial Pursuit, która sprawiła, że tam dwóch Kanadyjczyków do końca życia już nic nie musi robić. Gry szkoleniowe. To jest kolejna ciekawostka. Pani z Leningradzkiego Instytutu Inżynierii Ekonomicznej miała problem z uczeniem swoich podwładnych, w jaki sposób stworzyć rozsądny ciąg produkcyjny. Jak zapewne wiecie, w tamtych czasach nie było tak, że było mnóstwo zautomatyzowanych rzeczy, tylko trzeba było samemu pokombinować. No i ona natrafiła na gry strategiczne i stwierdziła, no może by było fajnie, jakby takie same mechanizmy jak w tych grach strategicznych, to przenieść do zrobienia gry szkoleniowej takiej i dzięki temu ludzie by się szybciej nauczyli. I ona zajmowała się, wtedy pracowała w firmie, która produkowała i naprawiała maszyny takie do pisania. I zrobiła grę w 1932 roku, za sprawą której ten jej zespół nauczył się świetnie te maszyny serwisować, naprawiać, montować, whatsoever. I do wybuchu II wojny światowej zorganizowała ze swoim zespołem z około 40 tego typu szkoleń. To był pierwszy taki duży krok w tym, co my teraz nazywamy grami szkoleniowymi, biznesowymi, menadżerskimi i tak dalej, które wykorzystują oczywiście możliwości gier, które teraz znamy. To już końcówka, na szczęście. Gry wideo. Ręka do góry, kto gra w gry wideo? No nie wszyscy. Wymieniłem kilka przykładów gier wideo, które mają, czy miały w założeniu, czy przez przypadek były edukacyjne. No jest słynna gra z 1971 roku, która pokazywała historię XIX-wiecznej Ameryki. Dwa lata później to była gra, która z kolei uczyła ekonomii, ale moim zdaniem najciekawsze są dwa przykłady, trzy ostatnie przykłady. Gra, która Rocky's Boots, która tak naprawdę graficznie była nieciekawa, poruszało się taką kropką, 8 pikseli na 8 pikseli mniej więcej, i ona uczyła algebry Boola, czyli trzeba było łączyć ze sobą, żeby uruchomić mechanizm, trzeba było łączyć ze sobą różne elementy elektroniczne, układy i były bramki takie klasyczne, czyli tak, nie, lub i trzeba było je przełączać. Ktoś wie, co to jest algebra Boola? No to super, to wam nie muszę tłumaczyć, bo sam już nie pamiętam. Drugi przykład to jest Mad Blaster. To jest produkt, który sprawił, że pojawiło się mnóstwo podobnych gier, podobnych produktów do tej pory istniejących. To była taka historyjka o walce dobra ze złem, tylko że żeby to zło pokonać, żeby poznać fabułę, trzeba było rozwiązywać na początku zadania matematyczne. Później oni pociągnęli dalej, pojawiły się gry edukacyjne, takie już stricte edukacyjne z angielskim, fizyką itd., itd. No i taka nowinka z 2005 roku, Brain Age, to taki pomysł japońskiego doktora neurologii Kawashima, on się bodajże nazywał, który stwierdził, że jak
Codziennie każdy z nas będzie 5 minut poświęcał na proste ćwiczenia matematyczno-logiczno, insze, to nasz mózg będzie się mniej starzał i stworzył, na podstawie jego idei stworzono grę, która wyszła na DS-a najpierw, później się chyba też na Xboxa, na jakieś insze konsole. I ona była dużym sukcesem przede wszystkim w Japonii, nie wiem czy w Europie jakoś się dobrze przyjęła, natomiast ona pokazała, że gry, chociaż też do końca nie jest gra, ale to już zupełnie inna sprawa, że zabawa tego rodzaju może mieć dobry wpływ na nas, na nasz mózg. Koniec. Dziękuję bardzo.